Według pierwszych zapowiedzi przetarg miał być ogłoszony do końca marca 2024 roku. Okazuje się, że uda się to zrobić jeszcze szybciej. W czwartek pracę zakończył ten zespół, który aktualizował dokumentację i miałem okazję poinformować, że ten zespół został rozwiązany. W to miejsce powołaliśmy komisję przetargową, czyli już organ, który doprowadzi do ogłoszenia przetargu i takim ostatecznym terminem, który może być wykorzystany, ale niekoniecznie jest koniec lutego. Natomiast dziś też bardzo dobra informacja ze strony tej komisji przetargowej, że może to nawet będzie ciut wcześniej niż koniec lutego. Według naszych nieoficjalnych informacji przetarg może zostać ogłoszony nawet 15 lutego. Zgodnie z zapowiedziami budowa dwóch trybun nie zakłóci funkcjonowania obiektu. Radomiak nadal będzie rozgrywał mecze domowe na stadionie przy ulicy Struga 63. Inwestycja ma kosztować 45 milionów złotych i zakończy się w 2025 roku.